Dobre są te mecze Pucharowe ostatnio. Dużo bramek, otwarta gra, sporo jakości, wielu kibiców na trybunach i ten dzisiejszy również taki był, dzięki czemu minął mi w błyskawicznym tempie. Wisła Kraków zwyciężyła dziś z łódzkim widzewem 3 do 1 po golu Pucharowego speca Felisio Felicio Brown Forbesa oraz dwóch Jana Klimenta w końcówce tych zawodów. Natomiast dla łodzian na 1 do 0 trafił Kun. I mimo wyniku, nie był to wcale jednostronny mecz, ponieważ obie drużyny fragmentami prowadziły dzisiaj grę. I co zabawne, gol na 1-0 dla Widzewa padł w momencie, kiedy Wisła miała przewagę, a wyrównujący dla Wisły w momencie przewagi RTS-u. Więc, no tak, całkiem przewrotnie. Uważam, że Wiślacy wygrali dzisiaj determinacją oraz wyrachowaniem, w końcówce przejmując nieco inicjatywę. Adrian Gula popisał się w tym spotkaniu co najmniej dwiema dobrymi zmianami Klimenta oraz Mońskiego, ponieważ Kliment to, wiadomo, dwie kluczowe bramki, a Moński wchodząc w prowadził wiele ożywienia, co w sumie wcale mnie nie dziwi, ponieważ ostatnio w tychach też zagrał świetnie i nawet strzelił gola. Ponadto w ofensywie bardzo dobrze zagrał dzisiaj Felicio Brown Forbes, ponieważ nawet poza tym dzisiejszym jego golem na 1 do 1, który był szczerze mówiąc całkiem ok, potrafił go w sytuacji, w której było wokół niego wielu obrońców widzewa, no to poza tym golem w pierwszej połowie chociażby trafił w spojenie oraz naprawdę dobrze rozdawał piłki. I przy okazji grał bardzo dobrze ciałem. O czym przekonał się między innymi Tanżyna, chociaż w sumie nie wiem na ile Tanżyna jest tutaj dobrym przykładem, ponieważ, ponieważ kilka chwil po tej akcji zszedł z boiska z lekkimi zawrotami głowy podobno. Mam również wrażenie, że że przez znaczny fragment tego spotkania Eboa grał tak średnio, natomiast w końcówce odpalił fantastycznie. Bo to jego rajdy z piłką i umiejętność holowania i kiwania. W momencie kiedy chce się kraść czas, jest nieoceniona. Ponadto w ofensywie zagrał dzisiaj dobrze Dawid Shot, mimo że w defensywie nieco się momentami gubił. Przy okazji w końcu można wyróżnić kieszka, który dzisiaj naprawdę ewidentnie wybronił wynik Wiślakom. I Krakowianie wygrali dzisiaj nie bez problemów z rywalem, który postawił naprawdę trudne warunki. Ale koniec końców biała gwiazda pokazała dzisiaj wyższość. Z czego cieszy się użytkownik VM. A widzę łódź w mojej ocenie zaprezentował się dzisiaj godnie mimo porażki. Ogólnie będę zawsze kojarzył ten zespół zestawiają naprawdę trudnych warunków zespołom przyjezdnym w Pucharze. Bo pamiętam, że dwa lata temu wyeliminowali gładko Śląska Wrocław 2-0 oraz naprawdę mocno postawili się Legii Warszawa, przegrywając jedynie 2-3. Dzisiaj przez większość czasu ten mecz był wyrównany, jednak Widzew trochę obniżył loty w drugiej połowie tej drugiej połowy, bo w mojej ocenie dali się nieco zerknąć do defensywy. Ale tak ogólnie to naprawdę bardzo fajna akcja bramkowa, składna i wyrachowana. Brali w niej udział Gołębiowski, Guzdek oraz Kun, ale mimo wszystko najbardziej po stronie Widzewa zaimponował mi się. W ofensywie Nunes, bo w pierwszej połowie naprawdę łatwo nam winął szota i oddał groźny strzał na bramkę, i w drugiej odsłonie też miał bardzo podobną sytuację. Ponadto Danielak popisał się kilkoma groźnymi strzałami, to samo Michalski z główki, i w sumie ten strzał Michalskiego był chyba najgroźniejszy w tej drugiej odsłonie dla łodzian. No ale tak jak mówiłem, bardzo dobrze w bramce dzisiaj broni Kieszek. Dzięki czemu to Wisła Kraków zwycięża dzisiaj w tej 1-8 finał Pucharu Polski i jutro około 13 pozna swojego najbliższego rywala w najbliższej rundzie. Tymczasem ja was zapraszam do subskrybowania kanału Tradę, ponieważ Kilka dni temu mówiłem, że marzę o 4000 tysiącach widzów do końca tego roku, a teraz się okazuje, że już ich mam. Także no co, może pięciu się uda. Byłbym wdzięczny. Zapraszam również na Facebooka Tradej, bo tam publikuję inne treści związane z polską piłką nożną. Oraz na Instagrama Tradej, bo kilku z Was też już mnie tam zaobserwowało w ostatnim czasie. Dzięki Wam bardzo za uwagę, uśmiechajcie się częściej, życzę Wam dobrego humoru i widzimy się w najbliższym czasie.